Witam z tej strony Onuidoa, a to jest kontynuacja serii Historia administracji Polski w latach 1918-2020. I tak, w poprzednim odcinku była końcówka II Rzeczpospolitej oraz na końcu dosłownie szybkie omówienie w trakcie wojny. Co się działo potem? Jak dobrze wiemy, na podstawie konferencji poczdamskiej zostały zmienione między innymi granice Polski. Jak to dokładnie wyglądało, już pokazuję. Tak wyglądało to na samym początku. Województwa, które mają, które są, one są tak zaznaczone. Były w stanie przed wojną, czy też oczywiście kresów wschodnich. Widzimy także ziemię odzyskane, które na ten moment po prostu są. Jak widać, to jest dosłownie przed końcem wojny, znaczy nie dosłownie, właśnie parę miesięcy, ale już praktycznie już na pewno dość duża część Polski była. No niekoniecznie z drugiej strony. Nie. Do Wisły, bo przecież powstanie warszawskie. I tak. To jest jakby. To było tylko czysto teoretycznie. Następnie mamy coś, czego się w sumie nie podaje. Bo jak zobaczycie na samym końcu, mamy województw 14. Jest tu ale. Tak naprawdę było ich 16. Tylko z jednej strony 16, z drugiej 14. Dlaczego? Tu widać Warszawa. A teraz jeszcze Łódź. Tak. Oczywiście są jeszcze ale pomorskie. Jest jeszcze z Torunia. Śląskie i lwowskie. I to się zmieni. Jak widać, podzielenie ziem odzyskanych na cztery okręgi. Okręg pierwszy, czyli Górny Śląsk i Śląsko-Polski. Okręg drugi, czyli Dolny Śląsk. Okręg trzeci, czyli Pomorze Zachodnie, Pomorze Koszalińskie oraz ziemia lubuska. I okręg czwarty, Pomorze Gdańskie, Beskaszub i Warmia z Mazurami. Co do następnych zmian, no to jest po prostu przesunięcie jednego z powiatów z Kieleckiego do Krakowskiego. Potem utworzenie samodzielnego Gdańskiego od Pomorskiego, a przede wszystkim zmiana Storunia na Bydgoszcz. Dalej mamy przejęcie fragmentu z Lubelskiego do Lwowskiego. Dalej mamy utworzenie Rzeszowskiego właśnie z Lwowskiego, który został terenie Polski i zmienienie trochę obszaru Śląskiego i Krakowskiego i Kieleckiego, w sumie kosztem Kieleckiego. Potem mamy poszerzenie się Gdańskiego, Pomorskiego i Poznańskiego. O właśnie. I potem utworzenie już województwa wrocławskiego, olsztyńskiego i szczecińskiego. I taki stan mamy 14 województw plus właśnie dwa miasta, Łódź i Warszawa. Tutaj są ważniejsze zmiany administracji, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia. Przetrwało to do 1947. Przepraszam, do 50. Znaczy, tak, do 50 przetrwało. Potem mamy inną już. 50 do 56. No i zaczynamy 14 województw z dwa miasta. Zielone. Tu są ważniejsze zmiany. Tutaj natomiast są województwa. Tak,
Białostockie było, bydgoskie powstało z pomorskiego, zostało przekształcone, gdańskie, katowickie z śląskiego, kieleckie, no to było, koszalińskie powstało właśnie, pokażę, dziewiąta mapa, właśnie koszalińskie powstało stąd, krakowskie, lubelskie, łódzkie, Łódź, olsztyńskie, tutaj też będą zwane olsztyńskie, okej, okay. Poznańskie, rzeszowskie, szczecińskie, Warszawa, warszawskie, Wrocławski i Zielonogórski, które też powstało. Czyli na ten moment mamy 17 województw. A i o tak, jeszcze po drodze pominąłem, opolskie. Właśnie opolskie powstało ze Śląskiego, powstało Zielonogórskie z Poznańskiego i Koszalińskie ze Szczecińskiego. I to było lepsze, bo na pewno tak wielkie województwa. Śląskie to jeszcze ok. Ale poznańskie czy szczecińskie to były dość duże. I to są w sumie główne zmiany, bo tak naprawdę właśnie mamy właśnie tak, że właśnie mamy 14 województw, potem 17. A dzisiejszy odcinek skończymy reformą w 57. Tak wyglądała mapa w 57, czyli jak widać już są zmiany. W 68. Ok, czyli już są zmiany. W 56 dzieliła się na 17 województw i 2 miasta wydzielone. One są pomijalne, szczerze. I tak, jak widać, przede wszystkim pierwsze, co widać, 5 miast wydzielonych. Coś to zmieniło tak naprawdę? Szczerze nie. To tak naprawdę, no wydzielone miasto. No, to jest tak naprawdę, to było bezsensowne w momencie. Naprawdę, no bezsensowne po prostu, no bo są aż 5 miast wydzielonych. No jedno wystarczyło. Jako Warszawa, jako stołeczne. Widzimy. W 17. I no i cóż, no zmiany takie były. To jeszcze jest zrozumiałe, ale następna reforma, o której powiem, która właśnie była w 75. Tak naprawdę zmieniła postrzeganie jednostki jako województwo samo w sobie. Bo normalnie myślimy, no województwo, no, powinno być dość duże. Najmniejsze województwo, czyli województwo opolskie. Jako najmniejsze 9000 km kwadratowych. A mówiąc od razu, że większość z was wie, o jaką reformę chodzi, a dokładnie o nim powiem na następnym odcinku. Na pewno będzie tylko jedna reforma, bo się nie wyrobię z tym. Oczywiście jeszcze jest takie coś jak osiedla. Ale to osiedla typu miejskiego, które nie było ani miastem, ani wsią, miał osobny status. Ale o tym w następnym odcinku. Natomiast na dzisiaj to tyle. Jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Za każdy będę z góry wdzięczny. Do następnego i cześć.